życiu potrafię pisać różne historie, ale chyba takich to się nie spodziewałeś. No dokładnie, życie jest przewrotne, chociaż tutaj akurat można powiedzieć, że w sytuacji, kiedy bramkarze wykorzystują swoją szansę, to jest to powiązane z tym, że drugi jest bądź wykartkowany, bądź tu kontuzja w tym przypadku. No Michu dzisiaj na Pobroniu naprawdę dwie takie sytuacje, które mogły zmienić oblicze meczu w drugiej połowie. Cieszę się, że chyba nie jest powalna ta kontuzja, bo dostaliśmy jakieś informacje ze szpitala. No, cieszę się też, że miałem szansę dzisiaj tutaj wreszcie po dobrym okresie, dość długim okresie. Pamiętasz kiedy? Ostatni mecz mój w lidze to był mecz z kontuzją, wtedy z Wigrami Suwałki. 29 listopad 2014. Jeszcze były 3 minuty w sierpniu, prawda? Tak, w sierpniu oczywiście, tak, GKS Bełchatów, tak, Puchar Polski. Ale nie? Pytanie, co czułeś, jak wchodziłeś, bo ten pierwszy kontakt z piłką, chciałeś zapaść futbolówkę, to się od razu uciekła. No, nasza murawa taka jest sympatyczna, tak chciałem ją tam spróbować, bo tam wiem, że się nie odbija ta piłka. No, euforia, cieszę się, że tak ciepło przyjęli mnie kibice, nie spodziewałem się tego, ale zaraz kolejna taka sytuacja pokazała, że no, pewnie rzeczy się nie zapomina, oczywiście grałem już w drugim zespole, którym mam ten kontakt z meczami, więc to nie jest tak, że występuję pierwszy raz od 2 lat. Tak. 4-0, no, takiego wyniku nikt się nie spodziewał? Nie będziemy zbyt pewni siebie za tydzień? No na pewno się nie spodziewał tego wyniku, bo myśleliśmy, że tutaj tak wiadomo, jak postawił nam wysoką poprzeczkę, ale nasze stałe fragmenty gry pokazały jednak siłę. Okazały się skuteczną bronią na Radomiak. Co do przyszłego meczu, ja myślę, że no każdy wie, że każdy mecz jest przewrotny i może się wydarzyć tak, że to oni w przyszłym meczu zdobędą szybko bramkę i może to by się nerwało, więc jesteśmy skoncentrowani, nie świętujemy. Przygotowujemy się do meczu w przyszłym tygodniu i miejmy nadzieję, że wtedy będziemy wracać weseli z meczu z Radomiaka. Dziękuję bardzo. Dziękuję.